jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam także mojego gościa, Agnieszka Czaplińska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Agnieszka, zacznijmy od mocy kolorów. Na czym polegają karty Moc Kolorów? Jest to narzędzie stworzone na typologii znanej większości przedsiębiorców, trenerów, coachów, na typologii DISCA, cztery typy osobowości. Na podstawie tej metodologii znanej powszechnie na warsztatach i na szkoleniach stworzyliśmy narzędzie, które ma ułatwiać pracę zrozumienia swojego potencjału, talentów, ale też pokazać to, co jest schowane pod spodem, czyli to, czego się obawiamy, to, czego nie mówimy w sposób oczywisty. Narzędzie, które stworzyliśmy z zespołem w czasie pandemii, miałoby pomóc temu, by mówić o tym z większą łatwością i mieć dostęp do swoich zasobów, do swojego potencjału, ale też i do obaw, i do przekonań, i do wartości. Wykorzystujesz w swojej pracy gry. Dlaczego właśnie gry? Wiesz, kiedy pokazujesz samą teorię, warto to przełożyć trochę na język zupełnie inny. Jako dzieci uwielbiamy uczyć się przez doświadczenie. Również jest do tego zdanie, że jako dorośli także uwielbiamy doświadczenia. Kiedy zanurzamy się w grę, kiedy mamy, wiesz, przed sobą jakieś metafory, jakieś zdjęcia, w tym przypadku stwierdzenia, które wykorzystaliśmy w naszej grze, te stwierdzenia z większą łatwością pozwalają nam mówić o sobie, dają nam większą opcję do tego, by pokazać, jak i jaka jestem, co lubię, czego nie lubię, jak lubię być traktowany, a jak nie chcę być traktowany przez otoczenie, przez szefa i współpracowników. A jak kolory mogą nam tym pomóc? Jak mogą pomóc w, nie wiem, w odnalezieniu siebie, swojego potencjału? Wiesz, to często pytają też uczestnicy na warsztatach. Kiedy poznamy siebie i wiemy, jaki mamy typ osobowości, albo jaki jest nasz dominujący typ, bo mamy zawsze dwa albo trzy mieszanki kolorów, kiedy wiemy, jaki jest nasz kluczowy potencjał, jest nam łatwiej komunikować się z otoczeniem, ale to, co też ważne, możemy nauczyć nasze otoczenie, czyli dać taką instrukcję obsługi samego siebie, jak mają do nas się zwracać koledzy w pracy, znajomi, jak ma się zwracać do nas szef, czy jakby też odpowiadać na nasze potrzeby i to, jak lubimy pracować, mówimy o tym wprost i wtedy jest nam łatwiej po obu stronach. Kryzys koronawirusa w 2020 roku pokazał, że musimy być gotowi na zmiany. Lockdown zablokował wiele dziedzin gospodarki, to tak naprawdę w dwóch terminach, czyli najpierw w marcu, kiedy wybuchł, później ponownie w październiku i listopadzie. Jeśli nie możemy dalej funkcjonować, no jak pogodzić się z tymi zmianami, jak zacząć działać od nowa? Powiedziałeś bardzo kluczowe słowo, działać. Kiedy ogłoszono pierwszy lockdown, to co ja miałam, że tak powiem, według swojego typu osobowości, ogromną potrzebę, to być między ludźmi, rozmawiać i pracować. Dlatego też z zespołem pracowaliśmy, tworzyliśmy nowe narzędzia. Ważne jest, żeby działać, poszukać alternatywy dla siebie w danym obszarze, w tym przypadku według naszych umiejętności i predyspozycji. Jeżeli nasza praca konkretna do tej pory wykonywana nie mogła być realizowana w trybie stacjonarnym, to myśmy akurat na naszym przykładzie poszukali to, jak możemy inaczej komunikować się z naszymi klientami, naszymi odbiorcami, tudzież naszymi nowymi grupami odbiorców i ten czas właśnie, żeśmy wykorzystali, myślę, że z efektem na to, by pozyskać nowe osoby, które chciały z nami pracować w taki sposób, oczywiście wykorzystując nasze nowe narzędzia. Czy kolory mogą w życiu się zmienić, czy jak już jesteśmy, powiedzmy, może nie przypisani, ale jak mamy jakieś cechy osobowości, które pasują do danych kolorów, to tak będzie przez całe życie? Mogą się zmieniać, oczywiście, że tak. Tak naprawdę kolory, czy jakby przypisane, tak jak powiedziałeś, kolory do naszego typu osobowości mogą się zmieniać na przestrzeni naszego życia z uwagi na zdobywane nowe doświadczenia, na nowe środowisko, nowe miejsca, w jakich się otaczamy. Również role życiowe, jeżeli one się nam zmieniają, stajemy się nieco inni. I z moich doświadczeń bardzo często jest tak, że osoby, które zaczynają być przedsiębiorcami, czyli z etatu bezpiecznego, można powiedzieć zielonego, bezpiecznego etatu, przeszły na
prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, tworzenie własnej firmy i pracę ze swoim nowo utworzonym zespołem, bardzo często jest tak, że wydobywa się nowy komponent koloru. W tym przypadku, jak z moich doświadczeń, wynikało tak, że przedsiębiorcy bardziej uwidaczniali te cechy takie dominujące. I teraz pytanie, czy te pozytywne, czy negatywne? I o tym też właśnie w naszym narzędziu prowadzimy uczestnika na ten temat, aby pokazać, jak wykorzystać swój potencjał dobrze, jak hamować te zachowania, które mogą być odbierane przez otoczenie jako negatywne, często irytujące i wprowadzające wiele zamętu. Więc jakby każdy z tych typów, każdy z kolorów ma swoje dobre i złe strony, czy jakby dobre i złe strony mocy. I teraz w zależności od naszego też poziomu inteligencji, ale też od umiejętności, w jaki sposób my chcemy wykorzystać swój potencjał. Czasami mówimy, kiedy nam odpalają się te złe zachowania, te, których byśmy nie chcieli pokazywać. Czyli jeżeli mamy, wiesz, czas, żeby się do czegoś przygotować, to staramy się robić dokładnie tak, jakby ta druga osoba od nas oczekiwała, tak? Czyli pracować na swoim najlepszym potencjale, czy jakby z tych swoich najlepszych stron. Kiedy jesteśmy zestresowani, a sytuacja właśnie od marca, myślę, że bardzo pokazuje nam, jak stres wpływał na nasze zachowanie, na nasz temperament i uwidaczniał też, co stres potrafił z nami zrobić. I tutaj właśnie jakby to też było powodem, że zaczęliśmy tworzyć narzędzie, które pokazywało nam motywatory i obawy. Czyli pokazaliśmy jakby bardzo dwie skrajne strony medalu, czyli ja pokazuję, co mnie motywuje, ale też jestem w stanie pokazać, co wprawi mnie w zakłopotanie, co będzie powodowało, że będę negatywnie reagować, czyli co stres, jak nasze obawy, czy moje konkretnie obawy mogą wpłynąć na relacje z otoczeniem. I tak właśnie powstało nowe narzędzie, motywatory i obawy, czyli chcieliśmy pokazać balans dwóch rzeczy, co mnie motywuje, co mi daje siły do działania, na przykład sukces, działanie z nowymi ludźmi, w ogóle działanie, a nie stagnacja. I w momencie, kiedy tego brakuje, czyli obawiamy się braku wpływu na to, co się dzieje wokół, to będą nam wychodziły te negatywne nasze zachowania i wtedy, wiesz, o tyle jesteś bardziej wygrany, że masz tego świadomość, co mi jest i co się w danej chwili ze mną dzieje. I na tej podstawie możesz dalej też samodzielnie, bo też narzędzie jest tak stworzone, że samodzielnie możesz wypracować, czyli autorefleksję, co mogę robić ja lepiej, inaczej, ale też kiedy chcę pogadać z moim otoczeniem, jak moje otoczenie może ze mną lepiej działać i funkcjonować, to narzędzie na pewno będzie bardzo dużą podpowiedzią, dużą wskazówką. Jak stworzyć coś z niczego? Coś z niczego. Wiesz, to pamiętam, była niedziela, kiedy mówię, no dobrze, trzeba wstać, otrzepać skrzydła i poszukać czegoś nowego. I coś z niczego powstało w ten sposób, że stworzyłam pierwszą grupę na Facebooku, która miała skupiać miłośników typologii diska, ludzi, którzy chcą się tematyką zajmować, i napisałam, że słuchajcie, zapraszam was do takiego miejsca, gdzie możemy porozmawiać o typologii, o tym, jak się zachowują ludzie, a może coś stworzymy razem wspólnego. I to był taki pierwszy moment, coś z niczego. Z grupy potem powstały różnego rodzaju webinary, spotkania z autorami, przedstawicielami bardzo wielu różnych innych narzędzi, metodyk i stylów pracy, więc ten czas pokazał, że weszliśmy w tryb systematycznego spotykania się z gośćmi. To były różnego rodzaju live'y, potem osoby, które były na spotkaniach na żywo prowadzonych przeze mnie, dodawały jakieś swoje informacje, PDF-y, dzieliły się też swoją wiedzą, więc i z tego miejsca tak naprawdę wyklarowały też się dla mnie jako Agnieszki Czapli bardzo cenne, wartościowe kontakty, które dziś mówią, tak, chcemy być ambasadorami narzędzia kart moc kolorów, więc popatrz, od takiej stagnacji, że nic się nie dzieje, wszystko się zamyka, my zaczęliśmy tworzyć nowe narzędzia, mało tego, stworzyliśmy, czy jesteśmy w trakcie tworzenia i udoskonalania aplikacji, co oznacza, że wychodząc tak naprawdę naprzeciw temu, co dzisiaj od nas oczekuje rynek, co oczekują od nas klienci, kontrahenci, tudzież inni trenerzy, z którymi chcemy współpracować, stworzyliśmy narzędzie, które będzie
funkcjonowało w trybie online, czyli dokładnie to samo, co możemy zrobić na przykład z taką, wiesz, papierową wersją kart, możemy zrobić to online, czyli każdy ma swoje dostępy i oczywiście za pomocą zaprojektowanego narzędzia, narzędzie jest dostępne i cała metodyka w wersji online, czyli każdy z uczestników na szkoleniu czy na spotkaniu indywidualnym będzie mógł również tym narzędziem pracować, czyli tak naprawdę ta sytuacja, powiedziałam, paradoksalnie otworzyła nam bardzo nowe możliwości, bo dzisiaj nie ma już dla mnie znaczenia, czy jesteśmy dzisiaj, bo jest Warszawy, czy dzisiaj byśmy byli między Gdańskim a Zakopanem, popatrz, możemy... No, albo ja bym na przykład był w Argentynie i Meksyku pisząc kolejną książkę, też nie ma znaczenia. Zgadza się, też obserwuję, co tam u ciebie się dzieje i co ty wyrabiasz na co dzień, bez względu na to, gdzie jesteś. Zobacz, jakby całe możliwości bycia w internecie dają nam potencjał. I teraz pytanie, czy ktoś ten potencjał szybko złapie, będzie chciał i potrafił go wykorzystać? Jeżeli ja sama czegoś nie potrafię, to szukam osób, które mogą mi w tym pomóc. Oczywiście, że ja sama aplikacji nie stworzę, więc udałam się do ekspertów, którzy pomogli mi tą aplikację stworzyć. Teraz ją właśnie testujemy, udoskonalamy i będziemy jeszcze ją rozbudowywać. Jeżeli ja czegoś nie umiem wykonać, to warto powiedzieć, ja tego nie wiem, nie potrafię, to szukam osób, które to lubią i chcą i potrafią wykonać, czyli wiesz, synchronizacja, bez względu teraz na to, gdzie jesteśmy na terenie kraju, albo tak naprawdę świata, możemy ze sobą współpracować. Jak tak, to, też... to w ogóle bardzo, wiesz, ciekawe, ja zaczynam coraz bardziej doceniać internet, bo rzeczywiście jak mieszkałem w Kolumbii, czy w Argentynie i pisałem książki, czy zarządzałem jeszcze studium, które wtedy prowadziłem, to było dla mnie to niesamowite, że w zasadzie z telefonu, leżąc na plaży w dowolnym miejscu, mogę kontaktować się z klientami, ale teraz, kiedy wszyscy się już tego tak mocno nauczyliśmy, bo jeszcze powiedzmy, no, przed lockdownem pierwszym, przed marcem, nie było to tak powszechne. Teraz to się wszyscy po prostu musieli przyzwyczaić do tego, że nadajemy przez internet i rzeczywiście bardzo dużo osób się tego nauczyło, więc wykorzystywanie potencjału jak najbardziej. A powiedz jeszcze na zakończenie naszej rozmowy, jak możesz nam pomóc? Po pierwsze zapraszam do konsultacji indywidualnej, gdzie możemy wspólnie właśnie z naszą wiedzą i doświadczeniem wesprzeć osobę indywidualną, przedsiębiorcę, właściciela firmy, jak może odzyskać swój potencjał na nowo biznesowy. W tym momencie właśnie wspieramy tak naszych klientów, tudzież nowe osoby, które chcą takiego wsparcia. Jeżeli osoby, które nas oglądają, są trenerami, coachami, nauczycielami i chcą być ambasadorami marki, więc wtedy zapraszam też do współpracy, czyli tak naprawdę daje możliwość też dodatkowej nici zarobkowej. I oczywiście zapraszam do naszej strony Chapla & More, gdzie już niebawem będą dostępne wszystkie narzędzia do zakupu w wersji papierowej, ale również tej nowoczesnej, tej, której dzisiaj od nas oczekuje świat, wersji aplikacji, czyli kart online. Zapraszamy i zachęcamy. Bardzo dziękuję. Agnieszka Czaplińska była moim Państwa gościem. Wszystkiego dobrego i powodzenia z kartami. Dziękuję i powodzenia z nowymi książkami. Pozdrawiam. Dzięki, do usłyszenia.